szmaty to przywiozły mi moje dwie znajome, bardzo fajne, nie? A takie fajne. I kurczę, ta moja znajoma jedna, to jest, my się przyjaźnimy, znamy się już tak 20 lat, bo ja tutaj w 2000 roku przyjechałem tutaj na Podlasie. No i tak, w międzyczasie, no to jest tak 20 lat się znamy. No i kurczę, ona teraz, się dowiedziałem niedawno, właśnie otworzyła sklep z odzieżą używaną w Białymstoku, nie? A wiozła mi tutaj pół tony tego z koleżanką, koleżankę przywiozła. Koleżankę przywiozła, no to kurczę, taka fajna dziewczyna, taka fajna kobietka. No kurczę, mówi, gdzie na dyskotece była wczoraj, nie? Raczej przedwczoraj, teraz mówi tutaj takie. Bo tutaj jest co fajnego, w Białymstoku są dwie dyskoteki, gdzie przychodzą starsi ludzie, po prostu potańczyć, poznać się. No i teraz ja muszę uważać, kurczę, w co oni tam kombinują wobec wokół tego wszystkiego, nie? Tutaj w Sadole rozkładam te szmaty. No, ładne ciuchy, ubrania, nie? Domarkowe, nie byle jakie. I ludzie będą oglądać, będą... No przecież wiadomo, że w domu to kurczę nie mają co robić, nudzą się. A tutaj bynajmniej chociaż ich ręce będą bolały, nie? Tu mam taką kopę przygotowaną. Muszę to kurczę, żeby te drzwi mi się teraz zamykają, no to muszę takim czymś. I tu mamy futra. Okej. To jeszcze wybrać, nie? No to taki fajny kożuszek. Tutaj mamy skóry. Mamy koszulę. No. Jak to się nazywa? Ten Zara? No, takie fajne zasuwaczki, Zara. No. Koszule. Takie. Na niedzielę do kościoła, nie? Dobra będzie, nie? Krawat założy się, kurde, będzie super. Ale ludzie przyjdą, to kurczę, bo one się cieszą, nie? No bo kurde, przed telewizorem mają siedzieć, kurczę, w lare, to będą tutaj tak chodziły te suwaty. O! Zobacz, jak fajnie będzie. Chodź tutaj, chodź do mnie. O, Psiunia. Psiunia moja też skorzystała wczoraj. Jest, ma takie fajne futro do spania i kożuch w swojej zagrodzie, tak? A, chodźcie, pokażę ci, chodź, pochwalisz się, chodź, 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 chodź. Chodź, Zoja, pokażesz swoje legowisko, chodź, chodź. Daj cię połóż tam, idź. O, połóż. No, ona ma tutaj swój kożuch. Tutaj ma takie futro pod spodem. No proszę, chodź, połóż się, nie bój się. Tutaj ma pichę jedną. Tu ma drugą suchą karmę. Tam ma wodę. O kurczę, brakło, muszę jej nalać. No i pilnuję tutaj. Dwóch sąsiadów mi odmówiło. Nie mają czasu się zebrać, bo muszą jechać do lekarza. Drugi kurczę ma roboty pełno. Ale kurczę, mam pomysł. Wezmę kilka szmat tutaj z wieszakami, tam przy płocie, przy drodze tam rozwieszę. Jakieś auto się może zatrzyma, to się może sprzeda, no co tam, nie? Tam w razie czego jak się zatrzyma, no to tutaj zainteresuje się, to pójdziemy tam do stołu, będziemy mieszać, nie?
zamieszane. Muszę to przykryć folią, bo kot tutaj się kładzie. Żeby tutaj czegoś nie narobił bałaganu. Ale to jest czyste.